Chciałbym teraz pokazać, jak rozwiązać przykładowe zadanie o parabolach w dziale wykresy równań kwadratowych. To jest takie zadanie eksperymentalne. Więc tak, dopasuj wiodący współczynnik i współrzędne wierzchołka tak, aby niebieska parabola pokrywała się z pomarańczową. Czyli tak, mamy tutaj niebieską parabolę, tutaj mamy wzór na tę parabolę i możemy zruszać współczynnikami i patrzeć, co się dzieje z wykresem. Widać, że ten wykres zmienia swoje położenie i zmienia też kształt. No i musimy najechać jedną parabolą na drugą. No więc właściwie tutaj nie trzeba wiele rozumieć nawet, tylko trzeba próbować i patrzeć, co się dzieje. Ja może przypomnę to, co było na filmie o skalowaniu i przesuwaniu paraboli, jak to, żeby jakoś systematycznie sobie z tym poradzić. Więc przypomnę tak, jak mamy taką standardową naszą parabolę, powiedzmy y równe x kwadrat i chcemy na przykład narysować parabolę y minus k równe x kwadrat, czy też w innej postaci k przerzucając na drugą stronę, to jak to się ma? Ano, to ma się tak, że jeżeli k jest dodatnie, to wykres nam się przesuwa o k do góry, a jak k jest ujemne, to jedziemy do dołu o k. Czyli tu jest k dodatnie, a tu jest k ujemne. No i popatrzmy teraz, co się dzieje, jak, prawda, mamy najpierw k równe 0, no i teraz k równe minus 1. Na k równe minus 1, czyli wykres jedzie do dołu. No i jedzie do dołu. O, wygląda na to, że zjechał już dostatecznie daleko. I teraz co? I teraz tym współczynnikiem, jak ruszamy, to nam się wykres rusza. Przypomnę jeszcze szybciutko, co się dzieje, jak chcemy narysować wykres funkcji y równe na przykład x minus h do kwadratu. Ano tym razem muszę przesuwać ten wykres w prawo wzdłuż osi x. I tu jest dla h dodatnik, przesuwam w prawo, czyli to jest h większe od 0, a jak h jest mniejsze od 0, przesuwam w lewo. No i to obserwujemy tutaj. Tu mamy 0 i teraz co się dzieje? H dodatnie, tak? Czyli nie, to jest h ujemne, prawda? Bo to h występuje tutaj, pamiętamy, z minusem, czyli tutaj, o, to jest h dodatnie, prawda? To jest h równe 2, 3, 4, wykres leci w prawo, no a my chcemy w lewo, czyli o, już jesteśmy tutaj, wierzchołki nam się pokryły i teraz szybciutko jeszcze raz przypomnę, y, co to jest postać paraboli, kanoniczna postać paraboli lub też zwana też wierzchołkową, czyli tak lub tak zapisana, a x minus h do kwadratu plus k. I teraz to jest wierzchołkowe, dlatego że z tej postaci łatwo odczytać wierzchołek. Ma współrzędne h, k. No a mówi o tym, jaki jest kształt, prawda? Teraz a dodatnie oznacza ramiona do góry, a ujemne ramiona do dołu. I przypatrzmy się tutaj, prawda? Tu mamy a równe 1, teraz a równe 2, a równe 2. Parabola jest coraz węższa, jakby coraz bardziej stroma ucieka do góry. No, nie o to nam chodzi, więc musimy pewnie, chcemy mieć w ogóle ten współczynnik ujemny, bo nasza żółta parabola ma ramiona do dołu. Czyli o, 0 się stało. No, skoro jest 0, to nie mamy funkcji kwadratowej, tylko funkcję stałą y równe minus 4. O, a teraz mamy minus 1. No, już mamy ramiona do dołu, ale nasza parabola chyba ma jeszcze mniejszy współczynnik. O! Wygląda, że się pokryło i zobaczmy jeszcze, jak zjedziemy, to coraz bardziej jest taka wąska i ramiona ma do dołu, czyli pewnie musimy, o, pokryły się, czyli y plus 4 równa się minus 2 razy x plus 2 do kwadratu. Sprawdźmy odpowiedź, wspaniale i zachęcam Cię do logowania się i rozwiązywania zadań na naszym portalu, zdobywania punktów i odznak.